Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Podsumowanie to cykliczna publikacja, której zadaniem jest informowanie o zmianach w przepisach oraz zagadnieniach podatkowych mających istotne znaczenie dla przedsiębiorców. Dzień dobry Państwu, jest 22 września 2014 roku. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podatkowego podsumowania tygodnia. Kary za wykroczenia skarbowe mogą być nakładane w formie mandatów bezpośrednio przez urzędników. Ich wysokość, podobnie jak wysokość grzywien nakładanych przez sądy za przestępstwa i wykroczenia, zależy od okoliczności sprawy, w tym wysokości uszczuplenia, ale także od minimalnego wynagrodzenia określonego na dany rok. Przyjęcie mandatu przez sprawcę wykroczenia pozwoli na uniknięcie postępowania karnego przed sądem. W dzisiejszym odcinku Łukasz Kupiec, ekspert podatkowy w Zespole do Spraw Postępowań Podatkowych i Sądowych w KPMG w Polsce, przybliży Państwu tematykę wysokości kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2015 roku. Od czego zależy wysokość kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe? Maksymalna wysokość kar za wykroczenia i przestępstwa określone w kodeksie karnym skarbowym uzależniona jest od aktualnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, wynikającego z przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli tzw. płacy minimalnej. Od aktualnej wysokości płacy minimalnej zależy zarówno maksymalna wysokość mandatu karnego, jaki może być nałożony za wykroczenie skarbowe przez Urząd Skarbowy, jak i maksymalna wysokość kar grzywny za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nakładanej przez sąd. Jaka będzie maksymalna wysokość mandatów karnych i grzywien w 2015 roku? Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym mandat karny nie może przekraczać dwukrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ w 2015 roku wyniesie ono 1750 zł, maksymalny możliwy mandat karny wyniesie więc 3,5 tysiąca zł. Natomiast maksymalna wysokość grzywien nakładanych przez sąd zależy od wysokości tzw. stawki dziennej, którą sąd ustala indywidualnie w każdej sprawie, biorąc pod uwagę dochody sprawcy, jego majątek, możliwości zarobkowe i stosunki rodzinne. Stawka dzienna nie może być jednak niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia i nie może przekraczać 400-krotności 1/30 minimalnego wynagrodzenia. Przy czym grzywna za wykroczenie skarbowe nie może być wyższa od 20-krotności minimalnego wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę te wartości, w 2015 roku sąd będzie mógł nałożyć grzywnę za wykroczenie w zakresie kwot od 175 do 35 tysięcy złotych, natomiast w przypadku przestępstwa skarbowego wysokość grzywny może sięgnąć ponad 16 milionów złotych. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.